Ha, we! Właśnie gadają o koledze z piwnicy. Dawno mnie nie było, ale włosy mi urosły. Holy fucking shit. I to też w prawdziwości, bo właśnie mi wchodzą w oczy. Muszę sobie wziąć ze słuchawki. Czemu Epic mi jakieś powiadomienia wywala na środek ekranu? Sorry. Nie było mnie dawno. Chory byłem. Mama z zagranicy przyjechała i tam parę innych. Dobra, szczerze. Chcę zrobić to, czym się zainteresowałem na końcu ostatniego odcinka. Chciałem powiedzieć, że nie pamiętam, co robiłem w tej grze, bo nie grałem 2 tygodnie, a patrzcie, jednak pamiętam. Nie, nie oszukuj mi się jednak, nie. Czekajcie, to on był u rusznikarza w piwnicy, chyba. Rusznikarz jest tutaj? Zobaczmy. Tu gdzieś. Dobrze pamiętam? Bank. O, ciekawe, czy będziemy na niego napadać. Łe, znając tą grę. To pewnie tak. Ej, ciekawe, czy na każdy bank w każdej miejscowości się napada. Dobra, tu jest ten rusznikarz. To był ten typ w piwnicy? Nie, aha. Nie, zaraz, zaraz, bo tu jest wejście, czyli on był tutaj. I'm still down here because nobody will help me. Will you do something, please? Dobra, ale co ja niby mam z tym zrobić? Czekajcie, jak wejdę tędy? Dupa, nie wejdę. Mogę wejść do niego? Coś czuję, że... O, tu są kolejne drzwi, dobra, zobaczmy. Otworzą się? Dupa. Coś czuję, że całe miasto się na mnie rzuci, grać na mnie w ogóle. Ja tu chyba tak, ja tu jeszcze broń nie mogę wyciągać. Zajebiście. Ty. A jest biuro szeryfa może tutaj w tej grze? Wait, znaczy w tej grze, jest na pewno w tym miasteczku. Czekajcie, czy jest on zaznaczone? Mam... Jezu, kiedy ja w to grałem, dobra. Mam rzeźnika. Sklep. Sprzedawcę, gazeta, aha, zarąbiście i dwa pytajniki. Dobra, jolo, no idę robić te pytajniki, bo ja... Salon... Rzeźnik, nie, no nie ma tu nigdzie, dobra. Spróbuję go uwolnić, ale coś, spróbuję najpierw tę misję zrobić. Może one jakieś nowe miejsca mi pozwolą odwiedzić. Dobra, pani, nie narzekaj. Kurde, ej, fajnie wrócić do tej gry, ostatnio grałem głównie w GTA Online, grałem sobie sam, tak bez nagrywania. I szło mi jak gunwo. Co tam? You okay there, mister? You need me to move. Move? I am. I'm sitting in the wrong place. Excuse me? I didn't mean any offense, sir. Please. I don't get your meaning. I'm very sorry, sir. You have yourself a fine day, and I apologize for any offense I may have inadvertently caused. What are you drinking, mister? Nothing, sir. Nothing at all. Why are you acting so strange? I don't mean to. I'm sorry for any offense. How could you have offended me? I have no idea. But I had no idea how I offended the last fellas. And they stole my wagon on account of my impudence. Stole your wagon for back check? They didn't like my medical practice, I suppose. I was helping folk. And that wasn't popular? I was undercutting the competition. Or I was too colored. Or I was irritating in nature. Or I was... Some know-it-all big city slicker here to demean some good old boys of my fine words. The exact variety of my sins was the source of some conjecture, so they undercut me. Well, that ain't very nice. That was my impression. Still, compared to the gutting, castration, defenestration, and crucifixion they offered me, I felt I got off lightly. Imaginative bunch. Yes. But... No great love of my medical practice. Too free with my wisdom and services. Which way they go? Down the road, that away. Stay here. I'm sort of forced to. Please don't go to any trouble on my account. Yeah. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo oczywiście mikrofon mi się przekręcił. O, cześć, koniku, jak miło, że żeś. Okay, thanks. Dobra. Czym tu się wsiada na konia? Czekajcie, będzie pisało? Ja pierdzielę. Czekajcie, proszę, proszę. Dobra, już prawie go kopnąłem. Jak mi nagle gryźcie, albo mi się wydawało, że FPS-y straciłem.
Dobra, gra mi pokaże. Mam ślady? Są jakieś chyba ta. No. Gro. Muszę je zbadać, dobra, sorry. No gro, daj mi zejść. Tak, nie będę ogarniał totalnie. Cóż, przyzwyczaiłem się już do tego. Mogę to zbadać z bliska? Właśnie wszedłem w gówno. Zaraz, oni pojechali tam, czy? Nie no, zaraz, ewidentnie. Bo ta gra pokazuje, jakby oni stamtąd poszli. Jakby stamtąd pojechali tutaj, ale on mówił, że prosto. I oni też. Patrzcie, te ślady są tak jakby tutaj na lewo, nie tam prosto. What the fuck. To uruchamianie tego zmysłu też trochę boli. No ewidentnie niby gdzieś tu. Ale gdzie? Ty, a z ciekawości. Gra mi... W sensie, ja mam teraz tą misję, czy... Ja pierdolę, całe sterowanie mi się już wali. Tak, mam tę misję do zrobienia. Czyli odpada opcja w stylu... Czekajcie, a pokazuje mi to może na mapie? Ja pierdolę. Nie no, czekajcie, muszę sobie klawiaturę wysunąć, bo wcale nie ogarnę, co się dzieje. Się przyzwyczaiłem, że wszystko jest pod escape'em, a w tym czasie nie ma tak łatwo. Zaraz. Jest to zaznaczone na mapie, czy nie? Czekajcie, spacja. Mount and... Jest! Aha. Dobra, czyli nie muszę jeździć. Dobra, czym to się gwizdało? Dobra, jeszcze coś tam pamiętam, jak się tu steruje. Co nie zmienia faktu, że absolutnie wszystko mi się myli. Już mnie jakoś gówno wchodzi na gardło. Potrzebuję kascenki, żeby się ogarnąć, bo... tragedia. Wait. Ach, jak dobrze, że ten mikrofon można wyłączyć po prostu pod kliknięciem. Dobra, miałem trasę pokazaną, nieważne. Nie zwracajmy na to uwagi. Nie było tego, no. Ach, ja jednak, jak GTA 6 będzie tak... tak skonstruowane jak RDR, to będę zawiedziony. I nie dlatego, że nie podoba mi się to, jak RDR jest zrobione, bo mi się to podoba. Ale nie jest to coś, czego bym oczekiwał od GTA, wiecie, no jednak... GTA, o ile fabularnie jest niesamowicie zajebiste, postacie są dobre i tak dalej, to ogólnie gameplayowo jest to gra, w której oczekuję bardziej takiej zabawy. W sensie, jak stwierdzę, że przerwa, zapisuję grę i robię rozpierdol na całym mieście po prostu, bo mi się nudzi i bo mogę, no to nie chciałbym, żeby potem wszędzie były moje nagrody. No pomimo tego, że oczywiście tutaj też mogę zapisać sobie, wczytać, ale wiecie, nie o to chodzi. No. RDR po prostu jest taką, no po prostu, nawet nie, że poważniejszą, realistyczniejszą zdecydowanie grą. Ach, ale też jego skomplikowanie jest dla mnie takie trochę za duże. I chodzi o sterowanie, nie o mechaniki, naprawdę. Grałem w Kingdom Come, gdzie trzeba jeść, pić, dbać o wszystko. Są rany, nie da się, jak jest dwóch przeciwników, to już zazwyczaj uciekasz przed endgame'em i w ogóle jest... nieporównywalnie trudniejszą grą, a pomimo tego wydaje mi się, że no RDR pod względem tego sterowania jest cięższy. Dobra, jakieś strzelanie, proszę. Tutaj nie pokazuje mi, jak jest odległość, no w sumie logiczne, raczej na konia GPS-a sobie nie zainstaluję. Wjeżdżamy chyba do tego zajebistego lasu. Czekajcie, najgorsze jest to, że ja tak najpierw chcę kliknąć, żeby wejść w mapę Escape, potem dopiero jadę podem. Tak, to są te bugi, no i to ewidentnie. Nawet nie wiem, czy to nie będzie ta sama mylina, gdzie robiliśmy rozwałkę na misji głównej. Byłoby to ciekawe. No ale cóż. Ach, seria Artura bez... Artura bez kaptura, chciałem powiedzieć, żeby się zrymowało, ale nie. Jest to... R. No tu z nim gadaj. No kurwa, nie konia z nim gadaj. Nie mogę? Aha. Ja pierdolę. Dobra, zabiją mnie. Aha. No.
Zajebiście. Tu się życie z czasem odładowuje chyba, o ile dobrze pamiętam. Więc po prostu sobie posiedzę za rogiem. No albo przeładuję. I dobra, ale... O kurwa. To gorzej. What the fuck, wkurza mnie ta mgła. Totalnie. To jest frajer? Tak. Weź umieraj, co? Ty... Gdzie wstajesz? Zdychać. Zapraszam do umierania. A... Dobra, ten dostał w łeb, bo po prostu mogłem. Stał blisko i chciałem strzelić go. Ja. Weź zdychaj, co? Dziękuję. Aha, dobra. Ty, a mogę sobie przeszukać? Gra mi chyba tego. Gra mi chyba nie zabroni. Wiesz, się to już chyba niby nie opłaca, jak mam te, wiecie, jak mam ten hajs z napadu i w ogóle, ale po prostu jakoś tak lubię jak przeszukiwać, po prostu. Zmysł RPGowca, no co ja poradzę. Aha, w ogóle, nie no, chociaż w tych domach, a nie, dupa. No aha, fajnie macie na chacie. Chociaż to jest niby jakaś melina do produkcji Bimbru, to w sumie mnie to nie dziwi. Dobra, tego też jeszcze przeszukam. Co, i mam po prostu tego wozu tutaj szukać. O, jest. No i zarąbiście. Siema. Ty, co to jest? To są jakieś te muły? Albo osły? No nie, no to są konie? Są, ale jakieś takie strasznie duże w kłębie są. To nie, czekajcie, będę musiał potem się przyjrzeć swojemu koniowi. A jakieś takie, albo po prostu dobrze karmione. Dobra, uważę, no nie będę się zastanawiał. Aha, czyli musimy wrócić. No w sumie to dobrze, i tak chciałem robić tą drugą misję w miasteczku. Ty, ale głębokie kolejne są w błocie. Zmieszczę się tutaj. Zmieszczę. Ach, dobra, z pierwszej osoby. Coś pięknego. Dobra, jedziemy, nie będę się bijał, to jest długa, prosta droga. Mam nadzieję, że nie będą mnie atakować żadni paściarze. Ej, no widzicie, chudszy jest, to są jakieś grube są te konie. Ewidentnie, chyba że to są jakieś te, no... Ale nie wyglądają na inne, czekajcie. Są muły, osły. Muły, osły, są jeszcze, czekaj. Muł to jest... nie no, zaraz. Muł to jest chyba osło z... Nie, no nie pamiętam, jest dużo tych krzyżówek. Już nie mówiąc o tym, że samych koni jest wiele rodzajów. Jedyne co kojarzę, to że percherony to są takie wielkie, dojebane konie, które były jakby wyhodowane po to, żeby zryw... Gincie. Najlepsze jest to, że przejechałem typa. Coś wspaniałego. Pierwszy raz to mi się to udało w tej grze. Jestem z tak cholernie zadowolony. Dobra, czekajcie, ale wolę zdecydowanie to celowanie, kiedy jadę. A ta luneta mi trochę zepsuła życie. Ej, nie, no jak zarąbiście mi się nagrywa i jest flow. Nie mogę tak jak kiedyś nagrywać, wiecie, cały czas. Przeszkodzi mnie, żeby streama zrobić, szczerze. Chyba zrobię. Bo... No bo mogę po prostu i... Chciałbym sobie Black Flaga przejść od nowa. No tak, pradawna gra, wiem, ale grałem jeszcze na Xboxie 360, na którym nie miałem neta, a potem grałem w pirata i nie mogłem grać w funkcję przez neta, więc... Miałem wrażenie, że ten most się zawali. To by było wybitnie niefortunne, zważając na to, że to misja. No ale cóż. I ładnie jest, także ładnie. Dobra, jeszcze ktoś chyba nie schował tą broń, bo jakbym wjechał z broni do miasta, to mógłby być przypał. Z tej perspektywy niby nie widzę, co się dzieje z wagonem, ale w sumie to przynajmniej jest imersja, nie? No, dzisiaj takie bardziej poboczniaki, bo strasznie mnie ten typ w piwnicy nurtuje i nie mam pojęcia, co mogę zrobić, żeby go uwolnić. Bo gram, po prostu zabroniła wyciągać broń, więc nie mogę zrobić rozruby w środku miasta. Jedyne, co mi przychodzi ewentualnie do głowy, to jakieś uwolnienie go, ale nie wydaje mi się, że mógłbym tam wejść, albo... powiadomienie szeryfa, tylko ja nie mam pojęcia, gdzie jest jego biuro. Więc jak zrobię tę misję i... No i nie pojawi mi się na mapie, to po prostu będę szukał, przeglądał każdy budynek jeden po drugim, aż
Nie znajdę, holy shit. You know this fella, don't you? Dobra, zwolnię, bo o, dziękuję. Look who it is. I did not count on seeing that wagon again. Nor you, for that matter. Only people you won't be seeing are the folks that took it. I take it they aren't the only ignorant bullying clodhoppers in these parts. But I can live in glorious hope. Now, it wasn't a trouble now, was it? No, it was a pleasure. Yeah. Let me give you something for your pleasure. Lubię mordować. What we got here. How about this? Provide a man a tincture, he'll be well for a day. Teaching to make one, he might be well a while longer. I'll make sure to try and make this. Thank you. Thank you. It won't work for anything chronic, but you may not need it to. Well, if you see me on my Arthur, travels teraz and you're ciekawe, in need książka jest warta. Make sure you come and say hello. Travel safe now. Aha. Nie, no fajnie. Fajna ta misja poboczna, dobra. I teraz... Dobra, nie obchodzą mnie szczegóły, szczerze mówiąc. Obchodzi mnie, gdzie jest ten drugi pytajnik? Tutaj. Jak tak patrzę, to w sumie nie ma za wiele nieoznaczonych budynków. Jest ten... no w sumie tylko ten. A to co to jest? Salon, koń Artura, aha. Rzeźnik, jakiś shit. Jest ten i te. Więc, no i te tutaj, ale to mi się nie wydaje. Chociaż... Tu jest jeszcze jakieś miasteczko, albo to jest chyba w ogóle ta... Nie, to jest ta posiadłość. Yeah. No to tam w następnym odcinku, ale coś czuję, że nagram dwa, bo taka energia jest we mnie, że... No cóż, po chorobie. Ej, fajnie się wraca do tej gry, pomimo tego, że no ja totalnie nie ogarniam, nie wiem ile. Nie wiem, który to jest odcinek, nie mam pojęcia, ale coś czuję, że... O! O nie. Po prostu, ty patrzcie jak realistycznie jest biegnięcie do przodu i patrzcie teraz jaki jest slide jak wejdę w bok. Jak w... I to najlepsze, że tylko przez chwilę, jak zacznę... Aha. Ciekawe jakby to wyglądało, jakbym na online tak zrobił. Ciekawe czy tak się robi kamera glitcha w GTA. Przydałoby mi się. Ale nie, stwierdziłem, że nie będę tak. What the... Typie, narąbany kurcze jesteś. Do I look okay? No. You look awful. Awful. Look at me. Useless. I wasn't born to this. I didn't deserve this. I used to be a gentleman. Jeremiah Compson. Compson Stead. Good for you. If that's anything to boast about. They took everything from me. Who did? They. And what did they take? My whole life. A whole way of living, a career. I stole a lot of things, but that's quite a lot to steal. Look at me here, living in the shit and the mud. I'm sorry. My old house. The house my grandfather built. All dilapidated and destroyed, repossessed by the bank. I'm sorry to hear that. I was supposed to live a different life. Me too. Only I could get my old things back. Personal mementos, a watch, old pistol, my ledger. Where's this house again? Compson's Stead. It's north of Scarlet Meadows. Banks says I can't go near it. I'm living rough over by Harris Field. Well, if I'm ever out that way, I'll see what I can do. Time. Time is hell. Ja, daleko to. Aha. Wait. Mam tą trasę, czy nie? Koniku. Chodź, koniku. Przybiegnie. Koniku. No słyszę go. Jedzie tu gdzieś. O, cześć. Dobra. Mam trasę jakąś? Gra mi powie gdzie? Aha, nie. No.
czemu przynajmniej w grach jednego studia sterowanie nie może być podobne? Dobra, a więc co? A więc dupa. Dupa. Totalnie nie ma. W sensie... Aha. Nawet nie chcę zgadywać, gdzie tego rancho jest, skoro nigdzie tutaj. Tu jest tylko jeden dłużnik, ale jeszcze mnie nie porąbało, żeby na drugi koniec mapy po jednego dłużnika jechać. No dobra. Tu jest jedna misja. I tu jest druga misja. I te dwie misje będziemy robić później. Gdyż teraz idę zrobić obchód po tym mieście. Jak się zaznacza? A, enterem. Ale oczywiście kiwiek... Aha, tam gdzie jest myszka się zaznacza, dobra. A gdzie jestem za sobą tego budynku? Dobra, gorzej, że robi się wieczór. Jak się zrobi wieczór, to ja nawet jak znajdę biuro szeryfa, to będę w dupie. Zaraz. Dobra, może jednak z buta będzie lepszym pomysłem. Dobra, tu jest bank. Tu jest ten rusznikarz. Tu jest sklep. Tutaj jest hotel. Tu jest hotel, to no nie wygląda mi to na biuro szeryfa. O, sheriff office, jest, dobra. Okay there? Hey. Aha. Czemu nie mogę... Aha, no F podejść, to nieważne. Potrzebuję porozmawiać. Well, howdy. You must need eyes in the back of your head. No to... Ej, nie no, że... Nie no. Wiecie, mógłbym sam kminić, ale tak jak kminię się totalnie na odcinek nie nadaje. Chyba, że osobny z jakiejś ciekawostek ktoś lubi. Ale... czekajcie. Muszę zobaczyć tylko na necie, na szybko, co można zrobić. Nie wiem. Red Dead Redemption 2, co zrobić z typem uwięzionym u rusznikarza? Aha. Dobra, wait, ja se skminię to i zazwrócę. Dobra, jestem. Nagrywa się, nagrywa. Szczerze to gówno się dowiedziałem, bo... I ta gra naprawdę tak działa, jak myślę, że tak działa. Mister, I've been trapped down here. I can't trust you if I can't. Wait, much as I hate to step on another man's boots, I'm gonna have to. Yes, serio. That's a fool. I wanna see what's in that basement of yours. Show me. Right now. Ten sposób. Nothing to know worse down there, I swear. Well, why don't I be the judge of that? Open it now! All right. I ain't got nothing to hide. I got my boy sleeping down there. It's such a shame to wake him. You know, you can always come back after he wakes up. Idź, no. Będę cały czas do niego celował. Rozwala mnie faktycznie. You just stay away from me. Now what I tell you about talking to your pa that way? Oh, thank God. What the f... Don't shoot me, please! Just leave us be! Wait. Just what the hell is going on here? He was being a bad little boy, stealing candy from the store again. It's for his own good. I'm not your little boy, you mad son of a bitch! Please help me. He's got me chained up here. Why? Are you wearing that sailor suit? That crazy maniac put me in it. He thinks I'm his kid's son. Kidnapped me, he did. Do I look like a kid? Always in such a rush to grow up these days, aren't they? Typ jest jebnięty. Don't take him away from me. He's all I got. No, dobra. Don't listen to that maniac. He ain't my father.
Dobra, zajebiście. Not again. No i co ja mam tu zrobić? I can't spend another day down here. Come on, please. How the hell can I be his son? No, the chains. Shoot the chains. Oh, oh, finally. Thank you. Thank you. Oh, oh, you sick. I'm sorry. Please forgive me. I know it was wrong. I just couldn't face that he was gone. Typ jest grubo pierdolnięty. I was teaching Sammy how to hold the rifle proper out by the river. The recoil shot him backwards. He slipped into the river. The water pulled him downstream so quick. It all happened so fast, I didn't know what to do. Typ jest grubo chory psychicznie. I searched up and down that riverbank for days. But I couldn't find my boy. I just miss him so much. And you! You remind me of him. You look just like him. I'm so sorry. Please forgive me. It's too late for apologies. You just count yourself lucky that I don't kill you for what you did. Don't know what else you want from me. Take what you want. I don't care anymore. Aż nie mam ochoty go okradać. Ja pierd... Chociaż... Nie no, jebać to. Nie będę tego okradał. Jak się chował? Ha. Schował rewolwer, dobra. Dobra. Patrzcie. Magiczna zmiana. Ja pierdziele. Dobra, to było zdecydowanie grubsze niż myślałem. Typ jest chory psychicznie, że porwał jakiegoś gościa. Przypominał syna, który zginął tak właściwie, no przez niego. Nawet nie wiem jak to skomentować. Przebrał go za typa i trzymał go w piwnicy. Przecież to było tak chore. Ciekawe ile on go tam trzymał, bo nie wspomniał ani jeden, ani drugi. I szczerze, nie wiem. No zatkało mnie po prostu. Holy shit. Szczerze, jadę robić misję główną i będzie to w następnym odcinku, bo ten się kończy grubą akcją. Nie wiem, ja myślałem, no w sumie nie wiem co miałem sobie myśleć o różnikarzu, który trzyma gościa w piwnicy, ale nie wiem. Dziwne, a to nie to. Dziwne to było od początku, ale nie spodziewałem się, że aż tak dziwne. Holy fucking shit. No cóż. No, chociaż czekajcie, nie, to jest... W którym to jest roku? To jest chyba... W 900 już chyba... Chociaż nie, dobra, nawet jak są psychiatryki, to w sumie psychiatryki w tym czasie to raczej bardziej przeszkadzają niż leczą. Zresztą dzisiaj... A Boże, nie będę się wypowiadał. No w każdym razie to... awaj do następnego dnia miłego.